tak się prezentuje nasza kolejna miejscówka. Dostaliśmy też sobie piczko od nich, bardzo mili ludzie, tu mamy basenik. Tutaj jest taka totalna chillera. Zieleń, woda. Bardzo mi się podoba to slow life tutaj. To wydaje w ogóle jakiś taki Bali vibe, że jest tak chiller, to jest taka muzyczka, tak? Właśnie... Co nie? Bali vibe. Ja dosłownie wkroczę jakiś lekki vibe. Nie, nie, to jest pani za mną ćwiczy. Dobra widzowie, zaraz wam pokażę tutaj pokój, ale najpierw bagaż. Mój bagaż waży 15 kilo. 15 kilo. Swoich ramion. Daj jeszcze tą torbę. No. Czyli 20, mówiłam, że 20? Czyli strzeliłam, widzicie? Jaka jestem silna i niezależna? Dobra, tak się prezentuje nasz pokoik. Hi. Taki klimatyczny. Mydełka. Mamy od szczoteczki do zębów. Jednak nie muszę mieć tego 20 kg bagażu, skoro to wszystko jest. Ale patrzcie, tutaj mamy sejf. Przedłużacze, właśnie Paula mówiła, że są. Nie no, a wszystko zadbali. W końcu mamy lusterko, możemy się podziwiać. Nawet miska jest. Zafoliowana, bo zafoliowana, ale jest tu miseczka. Mamy coś w lodówce? No nie mamy, to można wodę w sumie wsadzić do lodówki. To moja. Łazieneczka. No zaraz, Boże. Łazieneczka, elegancko. Tu mamy nawet takie klapeczki. Nie no, bardzo ładnie powiem wam. To jest naprawdę taki klimat, trochę Bali vibe. Teraz zrobić test łóżka. Ciekawie. Idziemy na bas, idziemy na śniadanie. Ty, widzicie, że to fioletowe drinki? Zrobię też podejrzane. Ja zadaję starego. Stary mówi, że się nie da. Nie da się? Jak to się nie da? Aha. Nie da się. Nie da? Mądry jesteś. Dziękuję. Myślałam, że jak włożymy tutaj cokolwiek, to zadziała. Musimy chyba twardą kartę taką. Weź coś siły. Jak ma to działać? Jezu, ona jest strasznie gruba w sumie. Inna. Indziej to by zadziałało. Tak, rzeczywiście. Ona jest... No, inna jest. Dosłownie pokój w sumie mamy tutaj. Tutaj mamy śniadanko i zamówiłam sobie awokado toast bez jajka. Czy to będzie litchi, tylko trochę inne niż u nas? Tak. Ale śmieszne, ładne. Kompozycja, martwa natura, nadawanie martwej natury. Backstage, kochani, backstage. Patrzcie, jak oni o to wszystko dbają. Tutaj panowie, to przed chwilą było zielone. O, już tutaj ostatni krzaczek pan sobie kosi. No i koniec. I za wszystko, moi drodzy, zapłaciłam 20 zł. To jest generalnie nasz pokój i patrzcie, jakie tutaj są strome schody. Idziemy w sumie na basen, bo jest ładne słoneczko. Basen jest totalnie pusty, także chwilkę sobie obmyślimy plan. Kupiliśmy wycieczkę na jutro, w sumie śmieszny kontrast z takim Bangkokiem. Totalnie inny klimat, o cholera. No jest mocno gorące, słońce daje ostro. Ej, a Sara, chcę zobaczyć cię pod wodą. Nie, no ja to sobie robię za jakąś klamę. Bądź pod wodą. Mam ci zrobić? Zrób ufo pod wodą. Wróciliśmy z basenu, umyłam włosy, przebraliśmy się. Ja z Pauliną mam jakąś dziwną synchronizację na tym wyjeździe. Miałyśmy ubrać taką samą spodniczkę, wzięłyśmy je jednocześnie. Finalnie żadna jej nie ubrała, ale patrzcie tu. O kurde! Ej, nawet tego nie zauważyłam! Sara, teraz mocne. Patrzę dosłownie ten sam kwiatek i dosłownie na torebce. Stwierdziłyśmy, że po 4 dniach w Tajlandii mamy już dość. Chcemy prawdziwego jedzenia, czyli pizzę. Robią je tutaj w piecu kamiennym i wyglądają przepięknie. Także czekam na swoją. Wzięłam z ananasem i
cebulą. Doskonałe połączenie. Fajnie, gdybyście mieli taką ostrą oliwę. No, pan mi czyta w myślach, patrzcie, mamy oliwę. Jest ultra gorąco, bo 36 stopni jest w cieniu, więc ostro, ostro. Boże, tak, pizza i kokos. Przecież to jest fantastyczne. Jestem mega ucieplona. Mam taką ochotę na pizzę. Ta pizza była zakalcowa, niedobra. Podejście numer dwa, bo pierwsza była niedobra. No cóż. Nie był to najlepszy wybór. My pójdźmy wcześniej spać, zeszmy. Czekamy na frytki z serem, a nie lubię sera. Mega vibe, wesoło. Jesteśmy już bardzo zmęczone, ale popatrzcie. Znaczy to nie wygląda zachęcająco, żeby przyjść na masaż? Nie? Ale my pójdziemy przed snem. Powiem wam, że jak na masaż za 8 zł. Czy było nam mało i przyszłyśmy na masaż stóp? No nie widzę. Pani się uśmiecha, jest super. Wstaliśmy o godzinie 6, idziemy gdzieś na słonie, a tutaj pięknie na nas czekało śniadanko, mega słodka, także piję gorącą herbatę, aby zacząć pięknie ten dzień. Owocko, którego jeszcze wczoraj nie próbowaliśmy, to to. Czy to jest mango stan? Dobrze zapamiętałam? Mhm. Mango stan. Nie wygląda jak mango, ale może wygląda jak stan. Wygląda jak czosnek. Jak się macie, grupo? Super, idziemy na swoje. Mieliśmy takie koszule, musieliśmy się przebrać w stroje, w takiej łazieneczce i idziemy na słonie. Dostałyśmy torbę bananów. Daj torbę, daj torbę. Bliżej, bliżej podejść do niego, nie bój się. To jest piękny. No ale nie tyle ich tutaj. Nie wiedziałam, że się boję słoni, ale chyba się troszkę boję słoni. Nie wiem, z jednej strony są tak przerażająco duże, ciężkie, że jak kilka szło w moją stronę, to troszkę sobie popanikowałam. Ej, serio, nie miałam pojęcia wcześniej, że mogę się bać słoni, ale gdy jesteście takich blisko, są słodkie, ale z drugiej strony ta trąba, po prostu to powietrze, jak oni dmuchają takim ciepłym, dużym powietrzem. Nie wiem, przeraża mnie to. Mega słodkie i trochę przerażające. Tak! Ojej, ale super! Patrzcie, mamy teraz lunch i wiecie, można sobie wybierać różne sosiki według ostrości i każdy sobie tam nabiera do wspólnego. I pan się pytał, czy ktoś jest wege, a ja powiedziałam, że nie jem jajek i pan zrobił specjalnie dla mnie oddzielną porcję na talerzu bez jajka, pad thaja. I to będzie w ogóle mój pierwszy pad thaj, chyba w życiu nawet, a to dopiero tutaj, nie? Tutaj jest taki klasyczek. Tutaj jecie sobie, moi drodzy, obiad, a tam macie słonie. Mam tak wielką porcję. Czym jest pad thai? Jak się robi pad thai? No i to jest kurczak? Mhm. Albo tofu. Nie powiedziałam, że chcesz wegę, tylko bez jajka. No, no dobra. No to nie wiem. Jechaliśmy jakoś godzinkę, teraz jesteśmy na najwyższym szczycie w Tajlandii. Ja przespałam tą całą drogę, więc jestem troszkę nieogarnięta. Teraz wracamy do autokaru po nasze rzeczy i idziemy na godzinną wędrówkę w moich idealnych butach.
Super. Ale ładnie. Ślicznie. Patrzcie, jakie dostałam piękne wdzianko. Moi drodzy, znajdujemy się w całej Tajlandii. Niemożliwe, że tu jesteśmy. Fajnie. Tak, cały czas pieszo. W moich niezawodnych klapeczkach. Można było wybrać ruchome schody, ale nie. I idę, ale super. Naprawdę, może by to mówiła inaczej, gdy będziemy gdzieś na wyspach, ale tutaj to jest fajne. Kocham tutaj porę deszczową jak na razie, naprawdę. Kocham też tutaj. Rączki, patrzycie się i tylko ładna zieleń za wami. Ślicznie. Pięknie. Patrzcie, poszłam sobie tam zrobić zdjęcie, jak ławeczka była pusta i się zaczęły robić kolejeczki i panie sobie tu pozują. No i widzicie, kto tutaj jest. Trendseterem. Trendseterem, dokładnie tak. Jednak idziemy 4 km, zatrzymaliśmy się w pięknym lesie, także ahoj, przygoda, 2 godzinki marszu. Chciałam właśnie powiedzieć, że mam troszkę nieodpowiednie buty. Przy tym, że nasz pan ma kalosze. Właśnie się nadziałam na patyk, mam nadzieję, że sobie krzywdy nie zrobię. Jak zobaczę węża, mam informować. Także ahoj, przygodo. Jakiś robak. Ale tak fajnie. Właśnie pan pokazuje, jak widział tarantulę. Tarantula jest a... Nie da rob. Jest fantastycznie. Jak tu jest ślicznie. Słodziaki robią każdemu zdjęcia na moście. Bardzo mi się podoba ten klimat. Aczkolwiek wodospady absolutnie top. Przepiękne były te wodospady, w ogóle ta cała wycieczka. Wiecie, słonie, właśnie później mieliśmy lunch, ten pad thai, później ten najwyższy punkt, teraz te wodospady. Kosztowało to 1700 watów, także naprawdę bardzo dobra cena jest na cały dzień atrakcji i przepięknych widoków. Ślicznie było. Znaczy nadal jest. Pięknie. Jezu, jeszcze te warkocze, ten kwiat, po prostu tak mi tutaj wszystko daje, nie? Tak się patrzę, ja się w tej zieleni. Nie no, fantastycznie. You tell him he's all you see. Tell him you got his keys, 'cause you thought he needed them. But he's not coming back again. So he's gone, leaving then. You won't see him again. It was convenient, but you won't be staying friends. And you know that, sweetie, you know that. Think you knew it before, but you just ignored that. So now you won't take bets, but there's no refunds here. So you sort of hurt, it makes you see clear. You were just lost, but now you found. Tutaj, proszę państwa, można się napić kawki. Patrzcie, jak klimatycznie. Teraz pytanie, ryzykować pić kawę przed długą drogą autokarem? Ryzykuj. To
jest lazurowe wybrzeże chyba, herlandka, nie? No super, ej, nie wiedziałam, że w tej wycieczce mamy jeszcze takie miłe rzeczy. Testujemy kawkę. Zdrowka. Smakuje absolutnie jak normalna kawa. Próbujemy. O kurde, jaka słodka. Która? Ta żółta. Dobra, ale bardzo słodziutka taka. Ale gdyby ktoś mi powiedział, że jest to lekarstwo, to bym uwierzyła. Trochę gripek z walki. Na razie jeszcze spróbuję sobie czerwono. Mi ona strasznie przypomina te herbaty. To jest jak taka zwykła smakowa herbatka u babci. Bo nasz mój dom niebieska. Chyba tak średnio się na tym znam, ale... No chciałam, to wiesz, zrobić czerwono. Proszę mi podać. Oj, jedzą się nie napiła szklanki. W ogóle taka bez smaku. Po prostu wrzątek i rangiem z pierwsza kawka. Cool. Druga czerwona, trzecia niebieska, czwarta żółta. Ale fajnie, lubię próbować takie rzeczy. Fajnie. Five is gonna be nine. 2023. Kupiłam moim rodzicom kawkę i w ogóle powiem wam, że kosztowała 200 batów, czyli jakieś 21 zł. W ogóle lubię takie rzeczy, które można spróbować, zjeść, spożytkować. W ogóle zadzwoniłam do taty, chciałam mu wziąć kawę dark, tata powiedział, że light, więc wzięłam medium. Mamy kurczaka. Kosztowało 6,60. Znalazłam drzewo dosłownie z takimi samymi kwiatkami. Identyczne, ten sztuczny, ten prawdziwy. Szybkie śniadanie, ale bez żadnych nowinek. Wszystko już widzieliście, lecimy na wycieczkę. Myślałam, że jesteśmy spóźnione, ale zjadłyśmy śniadanko i proszę bardzo, jesteśmy pierwsze. I mamy takie ekstra wypasione tutaj siedzenia. Nie no, patrzcie, tu naprawdę ekstra. Także teraz sobie zrobię szybko pielęgnację. Trzeba nałożyć sobie 50. Szybki, delikatny makijaż. Dzisiaj włosy puder po wczorajszych warkoczach. I jedziemy na zipliny, będzie super. No. Ej, ale dawno nie mamy takim parku linowym, także się jaram, aczkolwiek będę się pewnie sprawdzała milion razy, czy jesteśmy zapięte obie w sobie, bo już o tym gadałyśmy. No, no, myślałam, że w ogóle zjazdy dżungli, także mamy obie GoPro i let's go. Droga, ja jeszcze sobie wajbuję do mojej power playlisty i czuję się, jakbym grała po prostu najlepszą główną rolę w filmie, naprawdę niesamowicie. W ogóle ja tutaj w Tajlandii, ja jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, nie wiem, po prostu jestem tutaj tak szczęśliwa, że nie wiedziałam, że mogę być tak szczęśliwa przez taki maraton. Jest przecudownie, w ogóle stara, nie wiem czy widziałaś, ale jechaliśmy przez miejsca. Tu były tak dowalone restauracje, w stylu hamaki nad dżunglą, albo jakieś były takie piękne restauracje. Teraz patrz, za każdym razem są tak klimatyczne knajpki obok siebie. No przepięknie, serio. Mega mocne. Nie, ja już po prostu teraz słuchałam, I'm so excited i uważam, ja że to będzie... bardzo głośno to słuchałaś. Ja, może ja żyję główną rolą teraz w filmie, ale ja już wiem, że to będzie super. Ja już jestem po prostu tak podjarana i ten zjazd, nie no, jest idealnie, stara, mamy super pogodę, bo przybija się teraz słońce, to będzie piękne. Jeszcze wyobraź sobie zobaczyć to wszystko z góry. No, to będzie mega mocne. Jesteśmy gotowi, siku zrobione, możemy iść. Ojej, ja mam tylko nadzieję, że nas dobrze poprzypinają, że się wszyscy zrozumiemy. No i wtedy już w ogóle cool i chillera, nie? Bo jest mały problem, ubezpieczenie nie obejmuje nas na takich atrakcjach, więc... Tak, bo to są sporty ekstremalne. Ale by były bardzo, bardzo dobre opinie. Właśnie ludzie mówili, że jest to warte każdego grosza, że super profesjonalnie, bezpiecznie. Na to liczymy i wybrałyśmy pakiet ekstremalny. Najdroższy, największy, największa ilość wszystkich atrakcji trolek. Także jak się bawić to na całego... Idziemy! Jesteśmy we psikanie Mugo, dostaliśmy od nich jeszcze jakiś taki w ogóle balsam na komary, podpisaliśmy umowę, także let's go, idziemy pewnie na jakieś szkolenie. Julia! Yeah! Bye! Status
Satya. Thank you. Oh yeah. Panowie generalnie są cudowni, naprawdę super są. Cieszę się z cały czas. Tak, cały czas udają, że coś jest źle przy przypięte, gdy już jedziemy. Fajnie. Czujesz, jest naprawdę wysoka? Mega super, jak to wszystko przeżyjemy, bardzo polecamy. Super wycieczka. Super to no. Najdłuższy przed nami 1,2 km, także to będzie fajna przejażdżka. Dobra, przechodzimy z GoPro, bierzemy się za jedzonko. Fajnie, że tutaj w cenie nawet jest jedzonko, jakieś deserki. Jedzonko z takim widoczkiem, proszę Państwa. Jesteś szczęśliwy, ale nie tak, jak byłeś ze mną. Jestem samolubny, wiem. Jestem dzisiaj trochę przytyrona po tej Tyrolce, ale właśnie się umówiliśmy z typem, z którym byliśmy właśnie na tej Tyrolce na drinki wieczorem. Proszę nie mylić tego z takimi shotami typu tęcza, bo są to po prostu zdrowe shoty i to są po prostu świeżo wyciśnięte owoce i warzywa. Niedobra. Oh yeah, wygląda to w stylu Miami vibe. To jest trochę Bułgaria vibe, Baloni w Bangkoku i tutaj mają takie driny, wiadro driny. Dobra, widzowie, mamy dzisiaj 10:32. Nie dłużej dzisiaj spaliśmy, także w ostatnich sekundach zeszliśmy, żeby zamówić śniadanko, bo tu śniadanko są fajne. Przedłużyliśmy sobie wczoraj w ogóle dobę wieczorem, stwierdziliśmy, że sobie zostaniemy na jedną dłużej tutaj. Dzisiaj to nasz ostatni dzień. To bardzo ładna uliczka, także sobie teraz chodzimy właśnie chwilę, bo zjadam jakieś truflowe lejce. Staliśmy też dzisiaj rzeczy do prania. Ej, czy my nie mamy wylotu o 10? A ubrania mają być o 7:30? A my nie mamy pić 2 godziny wcześniej. Przyszliśmy, widzę właśnie takie knajpki, w ogóle taka klimatyczna, ma fajną muzyczkę, tylko jest ten problem. Nie jest dla głupich ludzi. Mają naprawdę fajne ceny, na przykład patrzcie, przykładowo taki smażony kurczak to jest 49 batów, wiszen 89, krewetki w tempurze 69, kalmary. Ryż na przykład jest za 10, nawet mają sticky, czyli mój ulubiony i mango salad, czytałam, że trzeba spróbować, więc spróbujemy też jej za 40. Spróbujemy naszą sałatkę mango, mega dobra, ale jest spicy, ale tak fajnie spicy, tak bardziej spicy, ale przyjemnie spicy, ale jest bardzo smaczna, w ogóle co to za fenomenalne połączenie smakowe. Ostre, no. Bardzo. Idziemy właśnie na masaż do takiego fancy miejsca. Wygląda ładnie. Dobra, to chyba będzie mega spoko miejsce, bo jest bardzo dużo butów i jest pozajmowane. Dopiero mamy za 1,5 godziny umówiony masaż, więc idziemy sobie obejrzeć stragany. I patrzcie, wszędzie tutaj są słodkie jaszczury. Wszystko jest za 20 batów. 2,40! Jezus, to nie wiem, może sobie kupię na kiedyś takie rzeczy. Jak ja widzę takie ceny, to ja nie myślę poprawnie, ale spokojnie, nie kupię absolutnie tutaj nic. Fajne kokardeczki na wąsa. Za 2,40? Nie, nie kupię nic. To jest jedno wielkie mochi? Tak. Kurde, jaki to glucer mi się rozwalił. Dobra, próbujemy. No, bardzo smaczne. Patrzcie, jak to jest w ogóle ładniutko.
tutaj mamy kran, myjemy sobie rączki, teraz właśnie jeszcze czekamy. Nasz masaż w sumie jeszcze nie wybrałam, co sobie biorę. Paula w ogóle mówiła, że to nie ma normalnego kranu, tylko jest taki śmieszny kran na podłodze, gdzie musiała myć ręce. Chyba nie wiedziała, że to jest zlewy do stóp. Dobra widzowie, teraz stan pełnej chillery. Płacimy i okazało się, że to wcale nie kosztowało 350, jak mówiłam, tylko 590. Także był to nasz najdroższy masaż, ale no, jest on taki najbardziej fancy, nie? Widać, że nie jest to na ulicy, jak zazwyczaj chodziłyśmy. No. Także dałyśmy sobie, miał bardzo dużo po prostu opinii i mnóstwo ludzi mówiło, że to jest jeden z lepszych masaży tańskich, na którym byli. Aczkolwiek był taki bardzo chillerski. Nie wiem, czy pani się troszkę bała, że jesteśmy takie małe, drobne. Idziemy właśnie Uberem Boltem na lotnisko i patrzcie.